Dam. Dzień dobry, internety. Dzisiaj połujemy znowu na jelenia. Jestem Nitek. To jest kontynuacja naszej przygody w Puszczy Białowieskiej tuż przed wycięciem 2017. Zabiliśmy już prawdopodobnie ojca Bambi. On nie wiedział, że go ma. Ale ja wiedziałem. Ale alimentów nie płacił, więc go znaleźliśmy. Idziemy polować dalej. Teraz robi się ciekawie, ponieważ coś nas nawołuje. Jest taka, wiecie, puszcza nie. Mordory i inne rzeczy są w tle. Idziemy dalej, paczta. I teraz tu można na przykład popatrzeć, że gałęzie ktoś obgryzł. I... A, to jest resting zone, widzicie? Bo ja przyszedłem tak szybko, że on jeszcze spał. Tak jak policja, o 6 rano zapukałem do drzwi. Dobra. Idziemy. Tutaj można zobaczyć, że jest Choco. Choco jest zupełnie przed chwilą, ale podejrzewam, że to tata Bambi, jak się skapnął, że go za te polskie filmy z internetu ściągane zaoraliśmy. Dobrze. Zasada zabawy, jeżeli nie pojawia się jeleń tak szybko, jak pojawił nam się przed chwilą, jest trochę inna, ze względu na to, że trzeba sobie zwierzę wytropić. I teraz mamy footprintsy, ale jak widzicie z prawej strony, w prawym rogu, widzimy, że to babeczka. To babeczki nie bierzemy, bo to za nie punktów nie ma. Znaczy można, ale nie dostaje się punktów. W becie to oczywiście nie ma znaczenia, więc można iść po prostu na zwierzę. Ale to, co zwróciliście uwagę, to to, że się zabarwiły te na błękitno, nie? Co niebiesko, czy jakiś morski kolor się te ślady zabarwiły i są też białe. No białe oznacza, że to jest inny zwierzak tam jest. Może się przełączać między tymi śladami i te ślady też widoczne są w waszym smartfonie. Można hack de jelenie tu zrobić i jak macie jakieś jelenia namierzonego, to po prostu poruszycie się po jego śladach. A można też po prostu, wiecie, że tutaj na przykład jest inny jeleń i można się przełączać, jak widzicie. Dlatego poszukamy kogoś innego. Możemy tu iść, bo to raczej podejrzewam po danym strzale przed chwilą nikogo tu nie będzie. Poszukamy po prostu jakiegoś gościa, bo to mówię z perka. Perk mam i dzięki temu mogę tropić mężczyzn. I tutaj są takie motywy, że na przykład tak jak popatrzycie to, co widzieliście przed chwilą, to są takie miejsca, które się samemu buduje. Co prawda nie trzeba zbierać jakichś materiałów na to, ale to takie wieżyczki można budować, jakieś konstrukcje dla myśliwych, żeby się tam czaić potem. To się samemu stawia, a takie domki, które były, to jest, można je odkryć w różnych rejonach lasu i to po prostu służą do fast travelowania później. Więc nie trzeba łazić po całym lesie, ale to same babeczki jest, to może pójdziemy gdzieś dalej, poczekajcie. O, a tutaj widzicie, co się gada? Warning call, ostrzeżenie, że tam jest, i to jeleń zrobił, widzicie? Vocalization, warning call i mail zrobił to. O, ty patrzcie, następny jest. What the fuck? Ale ja mam szczęście dzisiaj, ile to metrów było? Ty pokaż mi to lornetę, synek, jeszcze. Janusz, wyciągaj ten sprzęt. 129 metrów. Jedziemy go tam. Uwaga, strzelamy. Dobra, kierunka pociągnąłem. Tam jest. I co? Nie wiem, co musimy iść sprawdzić. Czy wiemy, jaka jest pora roku? Okres godów? Tak, oni robią. Pip, pip. Znaczy, w sensie, są ten, można zrobić, patrz, można wyciągnąć przyjazną trąbeczkę i zrobić... I to jest, wcielasz się wtedy w samicę jelenia i mówisz, jestem gotowa, mój biały kuperek tu, tam skrzaczka wystawiasz, nie? Przychodzą wtedy, a możesz też wyciągnąć róg, bawoli centkowany kręty i zrobić tak. Wszystkie sztunie w lesie twoje, tylko musisz je wypachnić jeleniem wcześniej, bo inaczej to nie da rady. Idziemy. Idziemy. Gdzie jest lejeń? Widzicie, najlepiej polować chyba rano. Jelenie wszyscy są takie zaspane, kurde, a ja nie widzę, gdzie on tu był w ogóle. O ty Franek, patrz ta, zarourałem drugiego. Łota. Ale reprezentatywne nagranie na YouTube. Bang! Znakomicie, ty jak mu nóżki zdjęło, tu w ogóle, patrzcie. Halo, dzień dobry. Poproszę statystyki. Co ja w ten kręgosłup cały czas trafiam, on jest difficulty hard, no faktycznie był hard. Recovery bonus, XP dostaliśmy, super. Gramy dalej. Najbardziej dynamiczne akcje na streamie. Twitch.tv, kośnik Nitek69. Jest pierściówka, nie ma. Pip. Jeszcze nie umiem używać tych rogów. W sensie nie wiem, który powinien być który. Więc używam jak chcę. A jak nie chcę, to nie używam. Oho. Krakowskie klimaty. Jest!
Ale rycz! Kurna! Aż się zadławiłem. Ty znowu go złożył. Ty na raz. Jaki ja jestem w ogóle? Jaki jestem potwór! Damn! Ja już tu 100% achievementów. Co ja mu trafiłem? W jakiś bebek mocny. W żołądek mu trafiłem i wątrobę. 140 trofi skoro. Damn, ale jest. A widzicie? Call of Duty ADHD! Damn! No, nie umiem się sobie nadziwić, szczerze mówiąc. Jeszcze w życiu mi tak dobrze nie szło w tej grze. Pip! Można by iść do tego lookouta. To jest tam gdzieś na prawo. Na prawo, gdzieś w oddali jeleń jest. O, ty mężczyzna, to 200 metrów to nie ściągniemy. Ale jajo, tak randomowo go zauważyłem. Ale 200 metrów to jest za daleko jeszcze. Chociaż, nie no, 190. Nie wiem, na jakiej odległości oni słyszą. Tego gra mi nie powiedziała. To jest złe. Ile trzeba przekraczać, żeby oni mnie słyszeli? Chyba uciekł. Nie słychać w ogóle. To wiatr wieje. To zależy od gęstości drzew? Ale... No właśnie, kurde, nie, bo to wiesz, widzieć czy mnie widzą to jedno, ale jak z jakiej odległości mnie słyszą na przykład? O, jakieś artefakty sypnęło. Flickering to było tak, że się cienie mrugały. Chodzi mi o to, że nie wiem, ile można biegać na przykład, ile metrów gdzieś, no nie wiem, czy są tu takie zależności, jak ty mówisz, gęstość drzew. Czy otoczenia na przykład? Tego jeszcze nie wiem. Się pęka, no właśnie. Nie no, myślę, że dojdziemy sobie do lookouta i sobie dokończymy. Ciekawe jak tam w ogóle łosił jego 24. Ciekawe czy mu wyjdzie. Kiedyś myślałem, żeby zrobić 20... Ale wie. 24, ale ja nie mam warunków do robienia 24, całe szczęście. O Jezus, tam jest. Idziemy za nim. No nie dojdziemy do tego lookouta dzisiaj. Nie wiem ile to metrów jest też. Czytałem chyba o 200, że można strzelać do 200 metrów. O, to moglibyśmy, jakbym go trafił, eating. Jakbym go trafił, to byłoby jajo. Wiecie, czy oni zwracają na przykład te zwierzęta na szelest? Tam jest. Jest, widzę go, jego głowę. Ciekawe. Ciekawe, czy head był. Animacja w ogóle taka leci koło tego. Tak? Słyszalność? Nie, się pęka. Ja mówię, spoko, dobranoc. Śmigaj spać. Nie ma co siedzieć. Ja nie lubię zasypiać przed kompem. Czasami się zdarza, ale siedzieć... O Jezus, chyba go trafiłem. Ty, trafiłem go. Naprawdę? O kurna. What the fuck? Co to się dzieje? O mój Boże, trafiłem go! O kurde, patrzcie! Ale jajo! O Jezu! Co się dzieje? Chyba powinien wprowadzić tu bullet dropa. W szczękę. Pip! A nie, tutaj się skill pointy zbiera w ogóle, z jakichś shrine'ów, hunterów. Jest jak w Skyrimie muzyczka, jest. Widzicie, lore unlocked w ogóle, entry added to codex, what the fuck? Gdzie to jest codex? Patrzcie. To jestem ja. Skille, perki, profile, ale chyba lore jeszcze nie ma. Pip! No. Ja też może nie sądziłem, że mi to potrzebne takie wyciszenie, ale no właśnie tak sobie, nie wiem, no siedzę, gram sobie w tego Huntera i jest taki okej, bez takiej, wiesz, bez nerwicy,
Myślę, że takie gry też są oczywiście potrzebne. A może ja też dorosłem po prostu do takich gier. Też trochę. Może, nie wiem. Patrząc na zwiastuny, też ciężko było mi powiedzieć, dlaczego można w to grać tak długo. A to takie po prostu, wiecie, relaksatorskie ten. Biorąc pod uwagę, że nic mnie tu nie atakuje i nie boję się, że zaraz mnie jakiś snajpa zgasi w lesie. Cześć, Paco, dzięki serdecznie, hej, hej. Jakaś... Serna jest. Smoko, kurwa. Co, że Skyrima? O kurwa, patrzcie! O mój Boże! Co to tam chodzi? Co to kurna, bizony? What the fuck? Ty, jakiś się zdenerwowała, słyszycie ją? Co to jest? To dziki są? Ale wylazłem. O mój Boże, to dziki chyba. Ja! Nie, to jakieś żubry. Żubry! Bizon Euro... Spuszcza Białowieska, mówiłem wam. Tapiry, kolega. Ty, patrzcie, ile ich jest tam. What the fuck, to kręcą Króla Lwa na pewno. Patrz, jak się schował. Drinking. On myślał, że się skitra przede mną. To koła, one tu zasadzkę mają na Króla Lwa i Bambi. Ja. Czemu dzisiaj jest jeden z najpiękniejszych dni? Zrobiłem sobie quick save'a, ale tu nie ma. No co to za celowanie? Dobra, się to. No i Paco nam nie powiedział. A widzicie, tu jest ta trawa położona, bo biegli, to jest takie fajne. O, tu jakieś predatory. Ty, jest jeden. O mój Boże, trafiłem go. Ty, jaki jestem killer w ogóle, o co chodzi? O. Mail 660 kilo i położyłem go w kręgosłup. Wow, distance ten, aż zrobię tutaj screena. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. A kto? Paco! O, jest drugi. Ty, jest drugi. Ciekawe, czy tego trzeciego żeśmy też skosili. What the hell? Co to w ogóle za killing spree? Monster kill. What the fuck? Trafiłem mu... Ty, patrzcie, jak go trafiłem. Co to za strzał w ogóle? Jak to jest możliwe, że ja go... Jak w Kennedy'ego trochę. Strzeliłem mu w przód. Tak to wygląda. A przecież on był tyłem. I strzeliłem mu w ucho i trafiłem go w pupkę. What the hell? Zrobiłem sobie screena, bo to jest aż dziwne. Trzymaj się, Paco, dobranoc, świętuj dobrze, dobranoc, hej, hej! Twoje zdrowie, ale już nie mam czym. Mam jeszcze trochę, to twoje zdrowie. Kurde! Ale mi się to podobało! A co z tym jednym? Hyh!
O, o kurna, co tu się dzieje? Co tu się... Gdzie moje hajsy? Gdzie moje hajsy? Takie rzeczy. Kanali Devastator. A ja chciałem sprawdzić, czy on tu gdzieś krwawi, bo on tak uciekał. I co? Ty krwawił tu jakiś jeszcze, patrzcie. Ja. Może to ten, tylko się wrócił po okulary, bo zapomniał. Może to jest ten sam? A nie widzę tu więcej krwi. Nie, to jest ten sam. To ten krwawiący. Widzicie, bo tutaj to, co mówiłem wam wcześniej, niebieskie ślady zaznaczają tego, co śledzicie, a białe, jak się gdzieś tam krzyżują, krosują, to możecie jeśli innego zwierza łapać po prostu. No, trawa jest super i ty też możesz, jak chodzisz, to kładziesz ją, patrz. Szkoda, że nóg nie ma oczywiście, ale jest trawa na to. Nie? I też możesz chodzić. Widzicie, to beznożne osoby z FPS-ów zrobiły wszystkie kręgi siana na całym świecie. Ja, to jest jakieś takie ostatnie zdjęcie w ogóle. Co, mu w siusiaka trafił? Ty, chyba mu trafił w siusiaka. Najpierw dostał w right femoris. Co to jest right femoris? A potem w lewe płuco. To chyba faktycznie strzelił mu w siusiaka. Pamięteczka? Quick kill to nie było za bardzo. No i co? To idziemy tu na lewo, bo musimy dojść do jakiegoś pytajnika. Kurde, ja bym chciał chatę, bo bez sensu, że chaty nie ma, no. Pip. Nawet mnie nie interesują te ślady, bo widzę, że sobie lepiej daję radę bez tropienia. Druga sześć. Ja gram w polowanie. Jest jeszcze jakiś bizon, ciemna bizona. Może się nazywa mięsień uda. Kurde, widzicie, pamiętajcie, wstawajcie o 6.30 i chodźcie na polowanie. Widzicie, co się dzieje? Zwierzęta takie zaspane. Jest, mam go! O kurde, uciekł! Nie, to jest jeleń, to ja nie chcę jelenia. Gdzie jest żubr? Gdzie jest mój żubr? No to kupa jest, to też nie to. To może być on. Czy zwierzaczki atakują? Wiesz co, jeszcze się nie zdarzyło. Kurde. Może nie trafiłem w niego. Tak zaaferowałem się, już tak nakręciłem, że mam taki killing spree, że nie wiem co. O, jest coś tutaj. Chyba mamy go. Jest, dostał. Bleed rate very low. O, lecimy za położoną trawą. O, to jest dobry motyw. Kurde, fajnie, nie? Położona trawa na propsie mocno. Chyba przestał krwawić. Nie, jeszcze krwawi. Ło! Jest! O mój Boże, dwa są! O, jak leci! What the fuck?
Nie! O kurna, co? O ty Francu! On chyba chce mnie atakować! Co tu się dzieje? Chyba ładnie zypiał. A tu był jeszcze jeden. Ty kurna! Ooo! Łocie feller! Westnął seller, co tu się działo? Kurde, jaki ten. Łocie, patrz, jak go za każdym razem trafiłem! Ło! Ja! Ale bania! To bym chciał zerzeć chyba faktycznie. Ale dostało po 1% damage'u w ogóle. Co za bestia. Skull Brain Jaw. Nie mamy noża, bo ja nie kupiłem se. Nie przewidziałem, żeby to potrzebował. Ale jeszcze przecież jeszcze został nam jeszcze jeden. Ja myślę, że on chciał mnie zaatakować, tylko mu się umsknęło trochę. Jeszcze był gdzieś ten drugi. Kurde, nie wiem, czy teraz zacznie padać i nie będę miał chyba kierunków śladów. No, zaczyna padać. Bo chyba to od tego zależy. No i tak widzicie, poszedłem odkryć chatę. Spoko, nie? Odkryliśmy chatę, mamy fast travel. Ta gra by zrobiła to specjalnie, bo teraz jak ja wyjdę z gry, to zacznę w chacie tej początkowej pewnie. Zaczyna padać. Gdzie on to poleciał? Jest, ty, trafiony jest! O kurde, patrzcie, leży tu! A tu jest jeszcze jakiś ten, zrobiliśmy questa teraz. I patrzcie, o kurde, co to jest za stream w ogóle, moi drodzy! Patrzcie, jak dostał, zrobiłem mu tutaj... Pipip, badanie mu zrobiłem. Badanie, zbadane. Pip! Tam jest jakiś... lejeń. Jest, widzę je! Wow, F12. Jest jeden mail wśród czterech samic. 180 metrów, to możemy dać radę. Nie, jest quest główny, nawet jest jakaś lekka linia fabularna właśnie. To jest najśmieszniejsze w tej grze. Fuck. Idziemy powoli, bo mnie usłyszą pewnie. No spokojnie można by grać na padzie, tylko na padzie zrypana jest jeszcze klawiszologia, wiecie? Ja bym w to grał na padzie, bo ten analog do skradania jest spoko. Tylko nie ma na przykład, jak tu macie E, to tam jest jakiś taki znaczek i musisz się domyśleć, co nacisnąć. I to jest słabe, i dlatego na padzie nie gram, ale to się spoko się zmigruje. Jak to grają, to na padzie całkiem fajna sprawa będzie. Które jest już druga 13, wiem, już kończyć z pół godziny temu. W ogóle mieliśmy dojść do domu, którego nie ma. Teraz można by, wiecie, iść na analogu, wychylić gałkę troszkę i on by szedł wolniej, nie? Gdzieś mi uciekły te lejenie. Tutaj jest. Chyba... mam go. Pewnie, że go mam. Kurde, co tu się dzieje w tym streamie, moi drodzy? Co tu się dzieje na tym streamie, moi drodzy? Jaki odpał? To wygląda w ogóle, jakby żubr leżał pod tym drzewem. Ale nie. Co tu się dzieje? Jakie one-shoty w ogóle? O co chodzi? Damn. O! Nie wiem, czy się w ogóle da, ale pewnie się da.
To musimy kończyć, kurde, bo nie, bo musimy kończyć, patrz. What damn, patrz tego. O, lewe płuco. 100% integrity bonus, to może nie rozczerpany. O Boże, jeszcze kolejna sweetfocia z wycieczki. No właśnie, ja nie wiem, co się stało, Ramę. Serio, wracają, patrzcie. Kurde. Smutno trochę. Wracają bez taty do domu. No to jest przykre bardzo. Idźmy stąd już, bo przecież wytukę sobie całą zwierzynę w lesie. Pip. W nocy jest tak, że nie widać... O, patrzcie, królik. Kurde. O, patrzcie, królik. I co? To nie królik był. Nie, to królik. Ech. A już wiem, że nie strzelę jak z tym razem. Jakie tu zwierzę się zrobiło. Mistrz FPS-ów. Pip. Ładne. I taki, no, ten las nawet taki, mimo tego, że to las, to... O, ty patrzcie, ty. Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja nie wiem, nie mówię, że mi to nie pasuje, ale co tu się dzisiaj na tym streamie dzieje? Nie wiem, to ja więcej tu dzisiaj wystrzelałem, niż odkąd gram w tę grę. A, to wiesz co, to może są takie rzeczy, ale jeszcze nie było tak to wytłumaczone bardzo, wiesz? O nie, no i znowu jakieś pół pytajniki mi dało. Czemu mi nie powiecie, że idź tutaj, tu jest chata? Ja bym chciał chatę, ale to wszystko wygląda na wieżyczki tylko. Jakieś konstrukcje tych, nie ma tu chaty chyba, o Jezu, będę musiał tu wracać. Ale czekajcie, bo idziemy po bizona, zobaczyć, czy trafiłem. W dwóch. Może tutaj też są takie ograniczenia, no jeszcze na razie granic mi nie mówiła, no bo widzisz, że co ja robię. Ja wchodzę na lookouty i oram dwa bizony. A ty mnie pytasz o to, czy gra ma jakieś ograniczenia. What? Ty, krwawi tutaj. Just now, vital hit. Ale skrwawił. On żyje jeszcze, o nie, nie znoszę tego. Ale ma... Panie! I to byś tutaj pół miasta zapłodnił takimi bimboami. Potwierdź trofeum! O to... Nie wiesz, druga 30, to dlatego. Wątrobę dostał. 726 kilo ważył, co za bestia. Screen. Kurde. A zobaczymy tego drugiego. 913 hajsu dostałem z niego. Widzieliście to? Za to trofeum. Kurde. A co to się... Co to? Co to tu? Lisy jedzą króliki. Widzieliście to? A na mnie krzyczycie, że jak do królików strzelam. Też chciałem zjeść. No nie, i tu jest następny! No wiecie co, mi chyba nie będą pozwalali wchodzić do tych lasów.
jak dowiedzą się, jaki tu jest ten... Footprints. Nie wiem, o co tu chodzi. Co tu się dzieje w tej grze? Przecież... Jestem z nią najlepszy.